Połączenie Pernu z LPP, można powiedzieć, ma trzy aspekty. Pierwsze to jest podniesienie bezpieczeństwa energetycznego państwa w magazynowaniu przez tyle ropy i paliw. To jest pierwszy element. Drugi biznesowy, czyli podejście do klienta, że klient rozmawia już z jedną firmą. Myślę o rafineriach, Lotos i Orlen. Wtedy nam łatwiej będzie rozmawiać, bo rozmawiają wtedy tylko z nowym Pernem. I trzeci, taki ludzki, organizacyjny, to są bardzo komplementarne biznesy. Modele biznesowe są bardzo podobne. Więc to połączenie, myślę, że usprawni funkcjonowanie organizacji wewnątrz. Zmienność dostawców ropy dla rafinerii, czy to Lotosu, czy Orlenu, powoduje to, że musimy rozbudowywać pojemności magazynowe. Dlatego podjęliśmy decyzję o budowie drugiego etapu terminalu naftowego w Gdańsku, czyli 360 tysięcy dodatkowo, i rozbudowy bazy magazynowej w Gdańsku o dwa zbiorniki po 100 tysięcy. Te projekty, jeden z nich jest na fazie projektowania, drugi jest na fazie wyboru wykonawcy. Więc podsumowując, idzie to zgodnie z zamierzeniami i z terminarzem, który sobie ustaliliśmy. A czy te inwestycje, bo to było zwiększenie przepustowości rurociągu pomorskiego o granicach 10% poprzez inwestycje punktowe, tu chodziło o jak gdyby postawienie pomp i jak gdyby proste działania, tylko mieliśmy inną sytuację. Dzisiaj ten rurociąg jest wykorzystywany bardzo często i zaczęliśmy analizę, czy nie wybudować drugiej nitki tego rurociągu, no bo jeżeli widzimy, że coraz więcej dostaw przypływa z morza i jest transportowane do Orlenu, to znaczy, że ta druga nitka jest potrzebna. Więc dzisiaj jesteśmy na etapie analiz, czy podjąć decyzję inwestycyjną o budowie drugiej nitki. A czy to, myślę, że to w tym roku, chyba jeszcze nie, natomiast już w przyszłym to tak, to podejmiemy decyzję albo w to, albo w to, bo przy takich inwestycjach to czas też się liczy.